Wow, nie uwierzycie, co jest przede mną. Fragmenty trumny. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Jesteśmy dzisiaj w parku Maciejowej. Jesteśmy obecnie w dawnej wieży widokowej, niedostępnej do zwiedzania, ale może uda się wejść na górę. Lubimy ekstremalne wycieczki, a później będziemy zmierzać do środku parku, który został opuszczony, stracił swoją świetność w latach 1945 i znajdziemy tam mauzoleum niejakiego Beckera. Wychodzę z wieży widokowej, z środka. Tu mamy jakieś prowizoryczne schodki. Tam już wszystko wisi. No ale co? Próbujemy. Fajnie się kolibie wszystko. Okej. Przydałoby się teraz na tym stanąć. Dobra, wyszliśmy tylko kawałek. Belki dość grube i solidne, więc można stanąć. Niestety w górę brak wejścia, więc nie pozwiedzamy. Możemy popodziwiać troszkę architekturę od środka. Tak to wygląda dookoła. Fajna lokalizacja. Park dosyć stary. No, pozgrane wszędzie. Nie wiem, gdzie można stanąć, a gdzie nie. Ale chcę to obejść dookoła, żeby wam pokazać widok. Chyba trzeba zainwestować w GoPro, bo ciężko się tak zapierać jedną ręką. Musiało to wyglądać komicznie, jak dało się wejść na samą górę. Twardy dech. Śliściaste dziecko. Dobra. Zejdziemy na dół i idziemy szukać mauzoleum, bo ponoć jest gdzieś w środku. W środku lasu w sensie. Skaczemy czy schodzimy? Skaczemy czy schodzimy? Okej. Dobra, to teraz ciężko będzie mi z jedną ręką, więc widzimy się na dole. Jakoś mega ciężko, nie trzeba było szukać. Już widać, jak wyłania się tutaj zza rogu. Oj, bym glebnął. Idziemy. Bardziej taka opuszczona część tego parku, tego lasu. Fajnie, że udało się to znaleźć. Tutaj dzisiaj trafić. Chyba ktoś tam jest, więc widzimy się na miejscu.
Znajdujemy się już przed mauzoleum Emila Beckera, niemieckiego neurologa, psychiatry i genetyka. Po jego śmierci postawiono tutaj to mauzoleum. Wcześniej był właścicielem również pałacu tutaj w okolicy. Chcielibyśmy wam to pokazać, dlatego zapraszamy do środka. Wejście tędy. Kolumny z czerwonego granitu. Bardzo piękne. Szkoda, że tak to zdewastowali i wszystko niszczeje. Ciekawostka. W tym miejscu, naprzeciwko mnie, znajdowała się figura. Pokażę wam zdjęcie, żebyście mogli sobie to zobrazować na filmie. Gdzie w 2016 roku bodajże kręcono tutaj sceny do horroru Redwood. Piękne zdobienia. Gdzieś tutaj prawdopodobnie znajdowała się, prawdopodobnie w sumie tutaj, znajdowała się figura Chrystusa, którą przeniesiono ze względu na dewastację mauzoleum. Czasami wolę się mniej poodzywać, żeby wam to wszystko pokazać w spokoju. To prawdopodobnie też granit, tak. Szkoda, że to tak zdewastowali i podpalili. Jak zwykle, znaczy się nie jak zwykle, ten odcinek jest spontanem, bo przejeżdżaliśmy przez okolice. I szukaliśmy ciekawych miejsc i nie wziąłem ze sobą latarki, a mamy tutaj podziemia, więc spróbuję to jakoś doświetlić i włączyć tutaj jeszcze kamerę z tego drugiego telefonu. Dajcie mi sekundę i schodzimy na dół. Teraz spróbujemy to jakoś doświetlić. Schodzimy na dół. Nie wiem, co tutaj jest, co mnie tu czeka, czy nie dostanę jakimś obuchem w łeb. Spróbuję jakoś rozjaśnić wideo. Okej, mamy schody. Schody kręte w dół. Jakiś piasek. Fragmenty obudowy. Filarów. Zobaczcie te zdobienia. Wow. Nie uwierzycie, co jest przede mną. Fragmenty trumny. Spalone. Tutaj też jakieś podziemia w środku. Coś na pewno jest zawsze w takich miejscach. Coś jest. Tutaj mamy jeszcze zdobienia. Wow. Czekajcie. Mamy jakieś wejście. Wejdziemy do środka. Ciekawe, czy po prostu zaślepione? Na pewno. Tutaj mamy jakiś otwór wyrąbany w ścianie. Pewnie ktoś już też czegoś szukał. Zajrzymy do środka. Staram się zmieścić w tą dziuplę, żeby tu zajrzeć. Zasypane. Zerknijmy w górę. Obudowa. Od filarów. Od góry. Dobra. Wyjdę. No to dokądś ewidentnie musiało prowadzić, tak? Raczej nikt by tutaj nie kuł wejścia, tym bardziej, że mamy ułożone tutaj, widać, cegły na zacisk. Nikt by tego nie robił tak o po prostu, tak? Dla wyglądu. Poczekajcie, tutaj też jest jakiś filar. Podziemia są dla mnie zawsze najciekawsze. Tu już mamy jakieś bloczki i jest zabetonowane, w sensie zamurowane wejście. A tutaj również mamy cegły na zacisk, więc tutaj musiało się coś znajdować. Tutaj ktoś wyrył znowu jakąś dziurę, żeby sprawdzić pewnie,
od tej strony to zamurowane wejście. I tutaj już mamy. Kieruje się coś pod schody, jest zasypane. Czyli od tego miejsca. Dobra, wyjdziemy na górę. Już nic tutaj nie zostało. Oprócz. Tutaj też coś musiało być. Nie dojrzycie tego przez kuźwa brak latarki. Chociaż zobaczcie, mam ułożony zacisk i trzy rzędy cegieł. Tak jakby tutaj był jakiś portal, przejście, coś w ten desen. Wszystko z granitu. Bardzo piękna budowla. Szkoda, że wszystko kończy w taki sposób zazwyczaj. Ale można to uwiecznić zawsze na filmach. Jakieś okno, okno pewnie wentylowało całą piwnicę. Okej. Obejdziemy sobie mauzoleum dookoła, żebyście mogli zobaczyć, jak to wyglądało. Ciekawe, czy jakieś schody znajdowały się tutaj do tej kopuły na górkę, na górę. I co było na tej płycie, również granit. Dobra, wyjdziemy na zewnątrz, tylko zgaszę lampę w tym telefonie i obejdziemy sobie wszystko dookoła. Obejdziemy sobie je dookoła. Klaudia zostaje i pilnuje mojej kurtki. Piękna budowla. Nie wiem jak wy, ale ja jestem podjarany dzisiaj. Tym, co tutaj można zobaczyć. Czerwona cegła, a później przykrywali to wszystko granitem. Emil Becker urodził się w Niemczech, nie pamiętam w jakiej miejscowości, jakoś 1902 rok, żył chyba 90 lat, coś około tego, nie chcę kłamać, dokładnych liczb nie będę podawał. Zobaczcie, jak to tutaj wygląda. Dużo badał, robił dużo eksperymentów, tak jak wspominałem, był psychiatrą, neurologiem. Także miał bardzo wiele możliwości. To wszystko to park, który był bardzo często odwiedzany. Lecz swoją świetność, chyba wspominałem o tym, stracił mniej więcej w 1945 roku. Wtedy zaczęło to wszystko niszczeć. I zostało tylko to, co teraz możemy odwiedzić. Zobaczymy, czy coś jeszcze uda nam się znaleźć w tym parku. Lokalizacja nie jest żadną tajemnicą, można to znaleźć w Google, aczkolwiek nie będę jej podawał na filmie. Wystarczy wpisać cztery frazy. Ta zabudowa tutaj dookoła, w sensie ta podstawa, to też mega. Jakby to odnowili, to piękny zabytek. Dobra, w tym miejscu kończymy. Jeśli uda nam się coś jeszcze znaleźć, na pewno to pokażemy, a jeśli nie, to się kulturalnie pożegnamy. Nie wiem, czy wspominałem wcześniej, ale stwór, posąg, który zobaczycie na zdjęciu w filmie, został niestety spalony. Wszystko zdewastowane, tak samo jak niszczeje mauzoleum. Wielka szkoda, bo miałoby to swój klimat. Troszkę wieje, nie wiem, czy będziecie mnie słyszeć, ale mam nadzieję, że tak. Sceny, które były odgrywane w tym parku i w mauzoleum, zostały tworzone do filmu Redwood, nagrywany w 2016 roku. Miejsce idzie łatwo odnaleźć w Google, polecam, bo naprawdę ma swój mroczny klimat.
Obeszliśmy wszystko dookoła, niestety nic ciekawszego już nie znaleźliśmy, żadnych ruin, budowli, nic, co moglibyśmy wam pokazać, więc kończymy dzisiaj ten spontaniczny odcinek. Dziękujemy wam za obejrzenie. Pamiętajcie o subskrypcji, lajkowaniu i komentowaniu naszych filmów. Dziękujemy, że z nami jesteście. Do zobaczenia. Dark Traveliści.